Nazywam się Basia i poprowadzę dla Ciebie zajęcia Wingi Rozwiń Skrzydła. Na pewno wiesz, że zaczynamy od okrzyku, więc zrób go ze mną głośno. Uwaga! Wingi tu, Wingi tam, z Wingi zawsze czadu dam! A na tych zajęciach chcę Cię zabrać do gorącej Afryki. Co Ty na to? Mam nadzieję, że już nie możesz się doczekać. Więc ustawiaj się i zaczynamy rozgrzewkę. Weź wdech. Rozgrzaliśmy się porządnie, więc teraz czas na naukę tańca. A skoro jesteśmy w gorącej Afryce, no to taniec też musi być gorący, a nazywa się Chiquita. W tej Afryce są tubylcy i my tych tubylców chcemy poznać. A żeby ich poznać, trzeba się najpierw z nimi przywitać. Więc ustaw się już na miejsce i przywitajmy się z nimi. Cześć, powiedzcie. Hej, co tam u Was? Jak się macie? Oni mówią, że chcą z nami zatańczyć, ale też nauczyć grać nas na bębenkach. Więc przygotuj ręce, bo gramy na bębenkach z jednej strony. Ciach, 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 ciach. Z drugiej strony. Ciach, 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 ciach. I z bębenki są też wysoko i gramy. Ciach, 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 ciach. I głośno śpiewamy. Hej! Teraz tubylcy chcą, żebyśmy się razem z nimi wykąpali w jeziorze, więc będziemy pływać na plecach. Uwaga, i płyniemy trzy kroki. Raz,
dwa, trzy, skakujemy, hop i jeszcze raz, dwa, trzy, hop. Uwaga, gdy płyniemy, pilnuj, żeby Twoje ręce falowały na zmianę. Jedna góra, druga dół. Raz, dwa, trzy, hop i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, hop. Jesteśmy cały mokrzy, to teraz musimy się otrzepać, żeby być susi. Więc uwaga, uwaga, mocno tupiemy w podłogę. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I dodajemy za drugim razem rękę i z ręką mocno również tupiemy. Uwaga, raz, i dwa, i trzy, i cztery. Już jak się wykąpaliśmy, zapada zmrok i czas na jakąś super zabawę. Oczywiście, więc skaczemy wysoko do góry, hop, hop, hop i mocno uderzamy w sufit, hop, 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 hop. Bardzo dobrze, a na zakończenie będziemy zamieniać się w robota. Robot w Afryce? Dziwne, ale w naszym tańcu wszystko możliwe. Uwaga, robot. I teraz robot nagle traci siły i znowu ciach. I znowu traci siły, ale tylko na chwilę, bo tu tubylcy znowu chcą grać na bębenkach i ciach, 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 ciach i wysoko, ciach, 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 ciach. Czy jesteś gotowy spróbować razem z muzyką? Mam nadzieję, że tak, więc uwaga, zaczynamy! Noche, noche de revista, yo no soy soñadora, yo canto guapita. Entre cigarra y vino, quiero decir contigo, a mí mi parta no quiere mi cocaína. Słowa. Czy już wiesz, co to jest? To jest papuga. A czy wiesz, że na nasze zajęcia papugi przylatują? A szczególnie taka jedna. Jest to papuga o imieniu Parot. Czy chcesz ją zobaczyć? Tak? No to wołaj głośno. Parot! 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 Jest! Parot doleciał na nasze zajęcia. Parocie, przywitaj się. O tak. A ja specjalnie
specjalnie dla Ciebie i dla Parota przygotowałam zadanie, które nazywa się papugowanie. Dlaczego papugowanie? Bo papugowanie to jest powtarzanie. A jak to będzie wyglądało? Razem z muzyką do dźwięków będę pokazywała różne ruchy. A zadanie Twoim i Parota będzie te ruchy powtórzyć. Parocie, czy jesteś gotowy? A czy Ty jesteś gotowy? No to zaczynamy! I uwaga, zaczynamy! Teraz ja. Teraz Ty, Parocie. Ot. Przygody w Afryce, przygotowałam dla Ciebie kilka ćwiczeń rozciągających, tak żeby Twoje ciało było gibkie i sprężyste. Więc uwaga, włączam muzykę i ćwiczymy razem. Yeah.
sobie, że łapiesz za linę wysoko, 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 wysoko. Rozluźnij ciało. To już koniec zajęć. Chcę Ci serdecznie podziękować, że ze mną tańczyłeś. Dlatego wystaw ręce i przywij mocną, wystrzałową piątkę. Raz, dwa, trzy. Jesteś super! Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia!